Dzień dobry. Witam Was w Centrum Edukacji Kulturowej na Żubarskiej na kolejnym spotkaniu z bajką. Dzisiaj będzie to baśń braci Grimm. Tajtelitury. Pewien ubogi młynarz miał piękną córkę. Otóż zdarzyło się pewnego razu, że młynarz rozmawiał z królem, a chcąc przydać sobie znaczenia, rzekł: Mam ci ja córkę, co potrafi prząść złoto ze słomy. A król na to: Ta sztuka bardzo mi się podoba. Jeśli córka twoja jest tak zdolna, jak powiadasz, przyprowadź ją jutro do zamku. Kiedy dziewczyna przyszła do zamku, król zaprowadził ją do izby pełnej słomy, kazał jej dać komu wrotek i rzekł: A teraz bierz się do roboty, jeśli zaś przez noc nie uprzędziesz ze wszystkiej tej słomy złota, czeka cię śmierć. Po czym zamknął drzwi i pozostawił dziewczynę samą. Biedna młynarzówna zamyśliła się smutno, ale żadnego ratunku wymyśleć nie mogła. Oczywiście nie umiała prząść złota ze słomy. A lęk jej wzrósł tak, że poczęła rzewnie płakać. Wtem otwarły się drzwi i ukazał się w nich maleńki karzełek, który rzekł: Dobry wieczór, panno młynarzówno, czemu płaczesz tak żałośnie? Ach, odparła, kazano mi uprząść ze słomy złoto, a ja tego nie potrafię. Karzełek zaś rzekł: Co mi dasz, jeżeli zrobię to za ciebie? Dam ci swój naszyjnik, odparła dziewczyna. Karzełek wziął naszyjnik, siadł dookoła wrotka i szur, 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 raz, dwa, trzy, szpulka już była pełna. Wsadził nową i szur, 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 raz, dwa, trzy, druga też była pełna. Tak pracował aż do rana. A o wschodzie słońca cała słoma była wyprzędzona, szpulki pełne złotych nici. Wnetu nadszedł król, a ujrzawszy złoto, zdziwił się i uradował bardzo. Ale sercem jego owładnęła jeszcze większa chciwość. Kazał zaprowadzić młynarzównę do innej komnaty, znacznie większej i również pełnej słomy i pod groźbą śmierci rozkazał jej uprząść ze wszystkiej słomy złoto. Dziewczyna znowu zapłakała rzewnie, ale drzwi otwarły się nagle i ukazał się w nich karzełek mówiąc: Co mi dasz, jeśli z tej słomy uprzędę złoto? Pierścień swój ci dam, odparła dziewczyna. Karzełek wziął pierścień i szur, 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 raz, dwa, trzy, do rana uprządł ze wszystkiej słomy piękne złote nici. Król ucieszył się niezmiernie na widok złota, ale ciągle jeszcze nie miał go dość. To też zaprowadził dziewczynę do jeszcze większej komnaty, pełniutkiej aż po pułap słomy. Jeśli w ciągu nocy ze wszystkiej tej słomy uprzędziesz złoto, rzekł, zostaniesz moją małżonką. Pomyślał przy tym. Chociaż jest to tylko córka biednego młynarza, na całym świecie nie znajdę bogatszej żony. Kiedy dziewczyna pozostała sama, karzełek zjawił się po raz trzeci i rzekł: Co mi dasz, jeśli i tym razem wykonam twoją pracę? Ale dziewczyna odparła: Nie mam już nic do dania. Więc przyrzeknij mi, rzekł karzełek, że gdy zostaniesz królową, dasz mi swe pierwsze dziecię. Kto wie, co z tego jeszcze będzie, pomyślała młynarzówna. Nie mając innego wyjścia, przyrzekła karzełkowi, o co prosił. A on do rana uprzątł ze wszystkiej słomy złoto. Gdy król przybył rano,
i ujrzał mnóstwo złotych nici, kazał zaraz wyprawić huczne wesele i piękna młynarzówna została królową. Po roku królowa powiła ślicznego synka i nie myślała zupełnie o Karzełku. Nagle zjawił się on w jej pokoju i zawołał: Królowo, daj mi teraz, co przyrzekłaś! Królowa przeraziła się bardzo i chciała oddać Karzełkowi wszystkie bogactwa królestwa, byle zostawił jej ukochane dziecię, ale Karzełek odparł: Nie, wolę żywą istotkę niż wszystkie skarby świata. Królowa poczęła więc płakać i rozpaczać tak żałośnie, że Karzełek ulitował się nad nią i rzekł: Dam ci 3 dni. Jeżeli odgadniesz, jakie jest moje imię, pozostawię ci synka. Królowa myślała całą noc i przypominała sobie wszystkie imiona, jakie kiedykolwiek słyszała. Rozesłała też gońców po kraju, aby się dowiedzieli, jakie imiona były w użyciu. Kiedy nazajutrz zjawił się Karzełek, królowa zaczęła od Kacpra, Melchiora i Baltazara i wymieniła po kolei wszystkie imiona, jakie znała. Ale Karzełek odpowiadał przy każdym: To nie jest moje imię. Nazajutrz królowa kazała się rozpytać w sąsiedztwie o imiona ludzi i wymieniała mu najdziwaczniejsze imiona. Może na imię ci Polikarp, albo Saturnin, albo Gracjan. Ale Karzełek odpowiadał ciągle: To nie jest moje imię. 3. dnia powrócili gońcy, ale nie znaleźli nowych imion. Natomiast jeden z nich rzekł: Kiedy przybyłem na wysoką górę, na skraj lasu, gdzie lisy z zającem mówią sobie dobranoc, ujrzałem maleńką chatkę, przed którą paliło się ognisko, a wokół ogniska skakał i tańczył na jednej nodze śmieszny Karzełek, wołając: Dzisiaj będę ważył, jutro będę smażył, a pojutrze odda mi królowa dziecię. Bo nikt nie wie, żem jest taj delitury, o tym nikt nie wie na całym świecie. Możecie sobie wyobrazić, jak się królowa ucieszyła, gdy to usłyszała. Kiedy zaś przyszedł Karzełek i zapytał: A jakże mi na imię królowa? Rzekła doń. Może ci na imię Kostek? Nie. A może Jasio? Nie. A może ci na imię taj delitury? To ci chyba sam diabeł powiedział. To ci chyba sam diabeł powiedział, zawołał Karzełek i ze złości tupnął prawą nogą tak silnie, że wbił ją całą w ziemię. Potem chwycił obiema rękami lewą nogę i już było po nim. Zapraszamy jak zwykle do wykonania ilustracji na temat tej bajki i przysyłania do nas na naszego maila. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia na następnym spotkaniu z bajką.